Witam Państwa, jest godzina 15. Rozpoczynamy Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Na samym początku chciałbym tutaj zwrócić się do obsługi Biura Rady. Proszę, żeby to nie było transmitowane na żywo, ze względu na to, że jest mieszkanka. Komisje mogą być oczywiście nagrywane jak zawsze, ale nie transmitowane na żywo. Dziękuję. Panie Przewodniczący, nie jest transmitowane na żywo. Dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do punktu pierwszego. Otwarcie i sprawdzenie kworum. Biuro Rady, czy mamy kworum? Nie mamy kworum, mamy dwóch zgłoszonych. No jeszcze pan radny Symoncz próbuje się zalogować. Proszę sprawdzić, czy już pan radny Symonicz się zalogował i potwierdził kworum. Jeżeli chce radny Zimnal być odnotowany, że jest obecny, to prosimy o potwierdzenie jego obecności. Tak, właśnie potwierdził i już potwierdził kworum. Dziękujemy, jest kworum. Dziękuję. W takim razie przechodzimy do punktu drugiego, przyjęcie porządku obrad. Czy ktoś zgłasza jakieś zmiany? Nie widzę, w takim razie nie widzę potrzeby przegłosowania tego porządku. Przechodzimy do punktu trzeciego i rozpoczynamy od skargi na burmistrz miasta Lędziny dotyczącej wypłaty odszkodowania. Skargę złożyła mieszkanka. Ja tu mam takie, jest nagrywana, ale nie jest transmitowana. Mam tu pytanie do mieszkanki, czy chciałaby zabrać głos, czy po prostu... Dziękuję. Mieszkanka twierdzi, że to mamy opisane, także pytanie do radnych, czy chcą odczytać tą skargę, czy zapoznali się z dokumentami. Dobrze. Jeszcze dodam, że skarga była również... Skarga również była przez mieszkankę wysłana do wojewody. Oczywiście zgodnie z procedurami została odesłana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, więc będzie ona pojedynczo jako skarga złożona przez mieszkankę. Do Komisji Skarg i Wniosków. Wnoszę skargę na burmistrz miasta Lędziny Krystynę Wróbel. Skarga dotyczy znak sprawy RK 702.10.0013.2020. Kwestionuję kompetencje oraz zarzucam stronniczość burmistrz Krystynie Wróbel w sprawie obiektywnego rozstrzygnięcia sporu między najemcą a MZB podlegające służbowo w ewidentnej sprawie nie kwestionuję zaniedbań firmy remontującej, lecz odmawia mi przyznania należnego odszkodowania, upierając się notorycznie przy naprawianiu mi szkód wyrządzonych przez remontującą firmę. Szkody są już naprawione od 2 lat, czego musiałam dokonać we własnym zakresie, nie czekając na rozstrzygnięcie sporu. Przez wzgląd na syna, który jest astmatykiem,
a sypiący się cement nie sprzyjał jego chorobie. Podczas kilkukrotnych spotkań z burmistrz byłam zapewniana przy świadkach o racjonalności moich roszczeń i o tym, że będzie wypłacone mi odszkodowanie zgodnie z wyceną rzeczoznawcy. Proszę o interwencję, gdyż sprawa trwa 3 lata. Z poważaniem. To była treść skargi. Mamy oczywiście do tej skargi opinię mecenasa, która została przesłana. Odczytam teraz opinię mecenasa. Mecenasa Berendowicza, który jest mecenasem obsługującym Urząd Miasta Lędzin. Czy to musiałaby pani, to zapraszam panią tutaj do mikrofonu. Dziękuję. Ja sobie to zrobiłam zdjęcie z tego. Więc taka jest. Pan mecenas podyktował pani Lorek, żeby przesłała mi pismo, które o niej podyktuje, z upoważnienia burmistrz miasta, sekretarz miasta, magister Anna. Tak. I teraz tak. Pan mecenas dyktuje. Po obejrzeniu z wszystkich pismach. I tu jeszcze mam jedno pismo, bardzo ważne, z maja 24.2018. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 11.05.2018, numer MZBM, /191/2018. Prosimy ponownie o informację. Czy wyraża pani zgodę na przekazanie pani kwoty odszkodowania? Natomiast pan mecenas podyktował pani Lorek pismo. Dotyczy odszkodowania w lokalu komunalnym położonym w Lędzinach przy ulicy Lędzińskiej. Odpowiedzi na pani pismo z dnia 6 grudnia 2019, gmina Lędziny kwestionuje żądanie wypłaty odszkodowań i innych roszczeń jako nieuzasadnione. Brak jest podstaw prawnych do rekompensaty jakich szkód, które rzekomo pani poniosła. Rzekomo. Patrząc na zdjęcia, no to rzeczywiście rzekomo sobie wymyśliłam, albowiem nie wykazała pani okoliczności skutkujących powstaniem odpowiedzialności. Proszę, i po takim piśmie pan mecenas wyraża opinię. Ciekawa jestem jaka. Jaką on opinię wyraża po takim piśmie, że robi ze mnie tutaj kłamczuchę, złodziejkę, że chce uzyskać odszkodowanie, które rzekomo sama sobie wymyśliłam. No jakiś cyrk. Nie wiem, czy to jest mecenas, czy rzekomy mecenas. Dziękuję. Dziękuję pani. To ja odczytam teraz tam mecenasa. Szanowni państwo, w odpowiedzi na złożoną skargę w przedmiocie pani oraz rzekomo naprawionej jej szkody. Pragnę wyjaśnić, iż sprawa była wielokrotnie przedmiotem wymiany korespondencji z tą panią oraz jej pełnomocnikiem. Gmina jest właścicielem lokalnego. Wskutek powstałej szkody gmina otrzymała odszkodowanie od ubezpieczyciela i z wiedzy, którą posiadam, naprawiła szkody w przedmiotowym lokalu. Niestety pani Irena Krowicka stoi na stanowisku, iż nie zostały one usunięte kompleksowo oraz że dokonała sama na szkód. Gmina uznała, iż pani nie udowodniła wysokości i zasadności poniesionych tych kosztów. Nie przedstawiła również dowodów ich poniesienia. Tak więc gmina nie mogła zadośćuczynić temu roszczeniu. Pani została poinformowana o możliwości skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego lub do ubezpieczyciela gminy. Niemniej jednak osoba ta nie skorzystała z tych możliwości. Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że gmina ze względu na dyscyplinę finansów publicznych wypłaci tych środków, gdyż pani nie udowodniła swojego roszczenia zarówno co do wysokości i faktycznego poniesienia tej szkody, jak również w zakresie podstaw domagania się zwrotu tych kosztów. Podpisano Wojciech Berendowicz, adwokat. Ja bym tu chciał tylko takiego wyjaśnienia. No, chodzi o to, że pani nie przedstawiła ani faktur, czy jakichkolwiek dokumentów poniesienia właśnie
właśnie kosztów naprawy tej szkody. Ja tu mam pytanie do pani Ireny. Czy przedstawiała pani jakieś faktury? No. Ja mogę przekazać. Pani Irena chciała wiedzieć, czy budynek jest ubezpieczony. No z treści tego pisma wynika, że jest ubezpieczony, bo odszkodowanie zostało gminie wypłacone jako właścicielowi. Może pani do mikrofonu, bo tak tego nie słyszą. My to słyszymy, ale... Przepraszam. Proszę pana, 1000 zł rzeczoznawca przyznał za ubikację, za zdewastowanie kafelek, sufitu, podłogi, umywalki. W ogóle całkowicie zdewastowali całe zabezpieczenie umywalki. Zabezpieczenie rur zdewastowali. Nie zrobił nikt zdjęć z MZWE. Nikt. Nikt nie przyszedł, nikt się nie zapytał. I oni mi chcieli przywrócić toaletę do pierwotnego stanu. Na jakiej podstawie? Ja mogę wymyślić, że na suficie miałam kryształki Swarovskiego. I kto mi to udowodni, że ich nie miałam? Skoro nikt z MZBM nie poczuł się do tego, żeby wziąć i przyjść i zrobić zdjęcia przed remontem. Zdewastowali, weszli z młotami, zdewastowali wszystko. Jeszcze ja im to pomagałam wynosić. Żeby to jak najszybciej poszło. A oni teraz uważają, że rzekomo wymyśliłam sobie remont. Opinia tego mecenasa, wie pan, co pan mecenas w ogóle bardzo uwielbia słowo, widzę, rzekomo, bo wszędzie go powtarza, jak do mnie wpisał, tak i do wszystkich pisze, bardzo lubi te, to on jest chyba rzekomym mecenasem, bo on się tu odnosi do tego, że ja nie przedstawiłam dowodów na to, że poniosłam szkody. No mając przed, wie pan co, wydaje mi się, na głupi rozum, że ten mecenas w ogóle nie ma pojęcia, o czym pisze. Bo jak mogłam nie przedstawić dowodów, skoro są faktyczne zdjęcia, państwo je też. Ma pan, panie przewodniczący, pan zdjęcia? Tak. No. Wszyscy radni z komisji dostali te zdjęcia. No więc jak mogłam nie przedstawić dowodów, że przy... I tu jeszcze piszę, jak można komuś napisać, rzekomo pani poniosła szkody. Czarno na białym są zdjęcia, są wszystkie pisma, udowodnione jest wszystko. I ja rzekomo poniosłam szkody. No to jest obraza dla mnie. Przyprowadziłam się tu 20 lat temu. Urząd Miasta wymieniał mieszkańcom okna w budynku Lęcińskiej 47 tutaj. Mnie nie musiał wymieniać, bo ja już miałam wymienione. Urząd Miasta wymieniał rurki całe, zacyjne na plastikowe. Mnie nie musiał wymieniać, bo ja już miałam we własnym zakresie wymienione. Nic od urzędu jeszcze nie wzięłam i taka walka o 1000 zł, żeby mi chociaż się połowa zwróciła za to, co mi zdewastowali. Horror. Horror. Proszę? 760 zł. A miałam jeszcze kuchni. Ja mam zalaną całą. Ja ich poinformowałam. Zresztą o wszystkich informuję, co się dzieje na budynku, bo zalało mi całą kuchnię, całą ścianę w kuchni. I mówię, coś się dzieje w tej ścianie, skoro się ta plama mi tam powiększa, a ta ruła już po prostu przeciekała. I nie liczę tej kuchni. Do dzisiaj kuchni odremontowanej i cały sufit jest pęknięty, bo jak walili za ścianą te ruły tam wymieniali, to mi cały sufit popękał. Jeszcze nie wymieniłam nawet, nie zrobiłam tej kuchni, tylko tą toaletę. Jak najszybciej to najgorsze, co było do zrobienia. A ja muszę udowadniać, skoro mnie się to należy. Był rzeczoznawca, stwierdził fakt, zrobił wyceny. Więc siłą rzeczy, wie pan co? No nie widzę problemu. Co ja tu jeszcze mam udowodnić? Mam to przenieść tu wszystko? Jeszcze była pani. Tu mam nazwisko pani zapisane, bo sobie zapomniałam. Zaraz powiem. Pani Kasia, ona była osobiście u mnie w domu. Chyba 3 razy. Rozmawialiśmy na ten temat. Próbowała też coś skórać, ale też jej się nic nie udało. No więc się taranem, żeby coś odzyskać, to trzeba taranu.
To jest aż śmieszne, żeby 1000 złotych powinno miasto dać, czy ten rzeczoznawca, co wy, ubezpieczyciel, a ja mam trudno odzyskać przez 2 lata, dowodząc, co się dzieje, co się stało, czego mi zabraniacie. I to już jest tak, to już jest cyrk, to już jest po prostu cyrk. Znaczy, pół Hołdynowa się z tego śmieje, bo no ja pochodzę z Hołdynowa, urodziłam się tutaj, mieszkam tu i wszystkim o tym mówię i pół Hołdynowa się z tego śmieje, łącznie z połową urzędników, którzy już tu nie pracują. Dziękuję pani, ja tu no niestety muszę przychylić się do opinii pana mecenasa ze względu na to, że no, Urząd Miasta, oczywiście pani roszczenia są stuprocentowo uzasadnione. To nie podlega wątpliwości. To, co pan mecenas pisze, że rzekomo, no to wiadomo, tak jak pani mówi, to jest 100%. Potwierdzam, ma pani pełne prawo do tego, żeby się o to ubiegać. Tylko no niestety naszym podstawowym błędem, bo też mieszkałem na bloku, jest to, że no nie czekamy na to, żeby przyszli i coś nam zrobili, bo musimy tak, 2 lata, robimy to sami, no ale niestety urząd nie ma podstaw wypłacić, dlatego że nie przedstawiła pani faktur. Oni zgodnie z prawem nie mogą pani dać na podstawie pani roszczeń wypłacić tego odszkodowania. Gdyby pani przedstawiła faktury, to jest wtedy udokumentowane dla urzędu, tak jak się muszą rozliczyć z budżetu, no niestety muszą być takie faktury. Powiem panu coś, przez 20 lat zalana zostałam 4 razy. Ten budynek słynie z zalań. Teraz obecnie też zalało MOPS. Więc 3 lata temu chyba w szkole też poszedł kaloryfer, im był okres międzyświąteczny. Prosiłam, dzwoniłam do pana Neternusa, jeszcze wtedy chyba nie był naczelnikiem. Cały czas prosiłam, żeby ktoś wszedł do tej szkoły, zakręcił i coś z tym zrobił, bo mi zalewa cały pokój od chłopaka i całą kuchnię, cały sufit. Po 5 dniach tam weszli, coś tam zrobili. Przyszedł rzeczoznawca, proszę pana, wycenił w ciągu 5 minut 500 zł, płynęło na konto, dziękuję, do widzenia. Nie było sprawy. W ciągu 3 dni wszystko się odbyło. A tu, po tym co teraz zrobili, to ja przez 2 miesiące chodziłam osobiście do MZB na górę i prosiłam, żeby rzeczoznawcę przysłali. Po 2 miesiącach przysłali. I teraz tak, cały czas, tak jak mam tu, prosimy ponownie o informację, czy wyraża pani zgodę na przekazanie pani kwoty odszkodowania. Więc wszystko było dobrze, do momentu, kiedy zakwestionowałam sumę odszkodowania, bo stwierdziłam, że nie jest adekwatna do szkód. I wtedy się zaczęły schody. Wtedy się zaczęła wojna. Z wszystkimi. I z MZB, i z urzędem. I z panią burmistrz. A pani burmistrz to już nie wiem, co, ile ma tych twarzy, wiem, ale 30 razy czy 50 razy podawała mi rękę i mówiła, że wszystko będzie w porządku, że mi wypłacą odszkodowania. I minęły 2 lata i nie ma nic, więc nie wiem, która kiedy jest twarz, nie wiem, naprawdę. Czy do głosu, do dyskusji zgłosił się, a nie, jednak już zrezygnował z głosu? Rada Miasta, jeszcze zabiorę głos, byłam też na komisji Rady Miasta, wszyscy oglądali zdjęcia, wszyscy byli w szoku, wszyscy potakiwali, że tak, należy się odszkodowanie, więc ta Rada Miasta jest chyba tak, z całym szacunkiem do pani burmistrz, tak sama była nastawiona jak pani burmistrz, że po plecach i niech już spieprza, niech już sobie idzie, przepraszam za wyrażenie, a my i tak będziemy robić swoje, i tak tego nie odzyska, i tak tego nie odzyska. Dziękuję pani, ja pani powiem, no Rada Miasta się trochę zmieniła i teraz jeżeli jest coś na nie, no to mówimy to od razu na nie, a nie zwodzimy mieszkańców, tak jak co niektórzy mają to w nawyku. Czy jest z nami pan mecenas? Może się do tego ustosunkuje, bo tu pani twierdzi, że raz już była taka sytuacja i odszkodowanie, nie pokazując faktur, było przelane pani. No to nie rozumiem, dlaczego teraz oczekuje się faktur za te naprawy. Szukają dziury w całym. Ja odpowiem za mecenasa. Panie mecenasie? Czy jest z nami pan mecenas? Panie przewodniczący, Hubert Handy. Dzień dobry, adwokat Aleksandra Podlow-Jasińska. Hubercie, chwileczkę, bo jest pani mecenas. Ja przepraszam, bo słyszymy się.
O, nawet dwóch mecenasów teraz mamy, no w końcu sprawa zostanie może rozstrzygnięta. To ja oddaję głos koledze w takim razie. To proszę bardzo. Nie, to wolałabym panią mecenas usłyszeć. Zdecydowanie. To może wrócić pani mecenas, bo mieszkanka by sobie życzyła opinię innego mecenasa. Obiektywnego bardziej. Nie? Przepraszam pani przewodniczący, słychać mnie czy nie? Bo tak słychać, panie Wojciechu. Przepraszam, bo byłem połączony po prostu przez telefon komórkowy i tam miałem problem po prostu z mikrofonem. Więc się przełączyłem na aplikację Google Meet. Szanowni Państwo, w tej sprawie ja się nie chcę naprawdę zabierać głosu co do kwestii dotyczącej tego, czy pani faktycznie wykonała tam remont, czy też nie. Tu jest kwestia tylko tego, czy możemy pani wypłacić te pieniądze, czy nie możemy. Do tego pytania punktowo konkretnego, jeżeli pani przedstawi faktury wraz z potwierdzeniami poniesienia kosztów czy wydatku pokrytego przez siebie, to myślę, że jeżeli będzie to udowodnione i potwierdzone przez ewentualnie rzeczoznawcę jeszcze ze strony gminy czy specjalistę ewentualnie z urzędu czy z Wydziału Infrastruktury, to w tym momencie nie byłoby, myślę, że z tym problemu. Natomiast tak jak powiedziałem, pani skarżąca musiałaby przedstawić faktury lub jakieś kosztorysy plus fakt poniesienia tej szkody, czyli zapłaty za tą fakturę lub rachunek na rzecz jakiejś firmy, która wykonywała ten remont. Dlatego, że ze względu na gospodarkę finansów publicznych wydatek ten musi zostać po pierwsze zaksięgowany w budżecie miasta i musi być wypłacony zgodnie z tutaj finansami publicznymi i gospodarką finansową, tak? Przecież do tego jest kosztorys, żeby to wypłacić. Do tego, że wypłaciliśmy dowolną kwotę pani tutaj skarżącej. Oczywiście ja nie chcę wchodzić w kwestię tego, czy to jest kwota 600 zł, czy to jest 1000 zł, czy to nawet byłoby to 10 000. Dobrze by było, gdyby pan w ogóle nie wchodził w tą kwestię. Tak jak pan przewodniczący wskazywał, musi być wskazany rachunek lub faktura, która dokumentuje fakt poniesienia szkody, do tego zapłata ewentualnie za ten rachunek czy fakturę. Na tej podstawie wtedy jest można mówić o szkodzie, która została udowodniona i na tej podstawie ewentualnie można podjąć decyzję o wypłacie takiego odszkodowania pani. A ja mam pytanie do pana mecenasa. Skoro na tej podstawie można mówić o szkodzie, która została udowodniona, to co można mówić na podstawie tych zdjęć o tych szkodach? Proszę mi powiedzieć. Pani, ja tak jak mówię, ja nie jestem od tego, ja nie byłem na miejscu tam, dlatego też używałem słowa rzekome. Zdaje się, że pan w ogóle się nie zapoznał z dokumentami. Do tego, czy faktycznie została poniesiona szkoda, czy też nie. Ja nie neguję tego, że taki stan, który pani przedstawiła na zdjęciach, może faktycznie być w pani mieszkaniu. I do tego się całkowicie nie odnoszę i nie chcę tego oceniać. Jeżeli tak było rzeczywiście, jeżeli te zdjęcia to potwierdzają, że taki stan tam jest, to tego nie neguję. Ja tylko wskazuję na to, że nie jest tak, że gmina nie chce czegoś pokryć, czy nie chce zrealizować, zadośćuczynić na pani szkodzie, tylko żeby to uczynić, potrzeba konkretnych dokumentów. Tymi dokumentami w tym przypadku będzie... Przepraszam, że panu przerwie. W tym przypadku tym dokumentem jest kosztorys rzeczoznawcy, a nie moje rachunki za poniesione szkody. W tym przypadku ma pan kosztorys rzeczoznawcy. To ma pan obiektywnego rzeczoznawcę, którego wynajęło MZBM, który zrobił kosztorys, który ocenił straty i na tej podstawie macie obowiązek mi wypłacić odszkodowanie, a nie na podstawie moich rachunków, bo ja wam mogę rachunki przynieść na 3000. Nie na 1000 zł. I co wtedy pan powie? Proszę mi powiedzieć, co wtedy pan powie, jak ja panu przyniosę rachunki na 3000. Ale to przepraszam chwilę, panie mecenasie, bo ja mam do pani takie pytanie. To ten kosztorys był zrobiony i przyszła firma wyremontować nie z MZB, tylko pani ją wynajęła sama? Nie. Tak, przyszła firma, którą ja wynajęłam po znajomości, znajomy, który robi... No i właśnie tutaj pojawił się ten problem, bo jeżeli przyszłaby to firma z MZB... Tak, przyszedł gościu, który ma 60 lat z MZB-em i powiedział mi tak, wie pani co, mnie powiedzieli, że mam to zrobić jak najtańszym kosztem. Ale ja się tego nie łapię, bo to jest nieopłacalne, oni mi zapłacą za to grosze, a ja tu będę siedział 2 tygodnie. No i właśnie o to chodzi, jeżeli zrobiłby to ten pan, to na pewno by nie było
większych problemów, ale zrobiła to pani na własny koszt i powinna pani za to mieć fakturę, no bo naprawdę nie ma podstaw, żeby... A jak ja panu przyniosę rachunki na 3000 i mam pytanie, co teraz? No jak pani przyniesie rachunki na 3000 z datą, kiedy to było pierwszy raz zgłoszone, no to wtedy urząd podejrzewam wypłaci pani te pieniądze, no bo będzie podstawa do tego. Jeżeli pani będzie miała faktury na te poniesione koszty, które były wtedy poniesione, z datą, kiedy to było wszystko robione, tak jak jest w kosztorysie i wszystko, to urząd nie będzie miał po prostu już żadnych argumentów, żeby pani tego nie wypłacić. Rachunki. Tak, panie mecenasie? Nie muszę mieć faktur, chyba wystarczą rachunki, tak? Bo kto bierze teraz faktury? Panie przewodniczący, jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem. Jeżeli pani będzie miała fakturę dokumentującą naprawy, które poniosła w tym mieszkaniu będącym w zasobach gminy, jeżeli będzie miała potwierdzenie od wykonawcy, że zapłaciła za tą fakturę i nie wiem, jeżeli będzie miała jakiś może dokument, czy to z faktury będzie wynikało bezpośrednio, czy z odrębnego dokumentu, z jakiejś umowy, jaki był zakres naprawy, to w tym momencie nie ma problemu co do tego, jeżeli oczywiście, ja nie jestem tutaj fachowcem technicznym, tak, ale jeżeli na przykład Wydział Infrastruktury zweryfikuje to, że zakres tej naprawy był uzasadniony, czyli nie było tam jakichś dodatkowych napraw, ulepszeń, tylko po prostu był remont tego, co zostało zniszczone wskutek zalania, to myślę, że nie będzie tutaj problemu po stronie gminy, żeby dokonać takiej wypłaty. A teraz proszę mi powiedzieć, jak to jest, że jeszcze jak był pan burmistrz poprzedni i pan, jak on się tam nazywa? Pan Stambrowski. O, pan Stambrowski. I zalano mi mieszkanie, przyszedł rzeczoznawca do 3 dni, wypłacono mi do 5 dni na konto kwotę i bez dyskusji, rozumie pan? Bez dyskusji. Ciach, prach i już było. Panu żołnierzowi zalano mieszkanie. Przyszedł rzeczoznawca, wycenił, a wy tu robicie problem od 2 lat 1000 zł. A czemu ja teraz muszę przedstawiać rachunki, a wtedy nie musiałam przedstawiać rachunków? Nie prosili mnie, przepraszam bardzo, ale to jest nie ta sprawa, którą pani zgłosiła. Musimy pilnować merytoryczności. Ja rozumiem, ale to jest sprawa... Ale to jest powiązane bardzo. No właśnie nie bardzo powiązane, bo zgodnie z obecnym prawem no musi pani przedstawić fakturę. No na to pani nic nie poradziła. A wtedy nie było takiego prawa? Niech pan nie żartuje, panie przewodniczący. Nie mam pojęcia, jak to było wtedy załatwione. Normalnie. Także skarga dotyczy obecnej sytuacji, no mecenas. Dobrze. Jeżeli pani przedstawi fakturę, myślę, że nie będzie problemu, żeby wypłacić. Wie pan co, mogę przedstawić rachunki, nie przedstawię faktury, bo w ogóle nie jestem przyzwyczajona do brania faktur. Tylko, że właśnie, panie mecenasie, proszę mnie poprawić, ale chyba zgodnie z prawem musi to być faktura, tak? Panie przewodniczący, tak jak powiedziałem, ja nie będę wnikał w to, czy to, nie ma konieczności, żeby to była faktura, natomiast musi to być dokument kasowy, księgowy, czyli musi to być albo rachunek wystawiony przez przedsiębiorcę, albo faktura, tylko chciałbym zaznaczyć jedną rzecz, to nie ma być, tak jak dotychczas pani przedstawiała jakieś zestawienie kosztów, czy jakieś kosztów. Ja nie przedstawiałam żadnych kosztów. Zestawienie kosztów, no dobrze, nie jest, to jest jasne, nie musi być tej faktury, może być ten pan, który robił pani remont, jeżeli wystawi teraz ten dokument. Rachunek z kasy fiskalnej na przykład. Tak, albo faktura jako dokument księgowy, tak, czyli dokument, który jest dokumentem księgowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości. I ten dokument wraz z potwierdzeniem zapłaty pani przedstawi, będzie z niego wynikało zakres prac, które pani wykonała, to jeżeli zostanie on przez gminę zweryfikowany pod względem zakresu rzeczowego, będzie się wszystko zgadzało, to nie ma problemu tutaj, żeby dokonać wypłaty takiego roszczenia. Przepraszam, panie mecenasie, czyli jednym muszę mieć fakturę firmy, która mi to wyremontowała, tak? Tylko to. Wraz z potwierdzeniem zapłaty tego, oczywiście, że pani oczywiście zapłaciła za tą fakturę. Oczywiście. I dobrze byłoby też, czy wskazane byłoby to, żeby albo z faktury, albo z jakiegoś innego dokumentu podpisanego pomiędzy stronami jakiejś umowy wynikał zakres rzeczowy, czyli przedmiotowy i wykonywała w ramach tej umowy. To ja mam teraz takie pytanie. Sprawa toczy się 3 lata. Nie można było tak odpowiedzieć na początku mieszkance, że ma przedstawić takie dokumenty, tylko jakieś pisać zawiłe historie, których naprawdę my możemy tutaj wiedzieć. Tak, my radni, pan mecenas oczywiście orientuje się w tych prawnych tych. Ale do mieszkańców trzeba podejść troszkę inaczej, bo nie każdy musi się znać na prawie. Od tego mamy mecenasa, bo pani przewodniczący bierze za to pieniądze. Trzeba było napisać raz jasno i wyraźnie, a nie 3 lata kobieta się prosi o swoje pieniądze i teraz się dowiedziała,
że musi przedstawić od wykonawcy. Ale to wskazywane było w piśmie, a co prawda no nie formuje, szanowni państwo, wszystkich pism, które wychodziły z MZB. Nigdy. Nie mam wiedzy, jaki był dokładny obieg korespondencji tak pomiędzy MZB a panią skarżącą. Ale pan był tam też mecenasem w MZB, to jak pan nie ma informacji? Ale proszę mi powiedzieć... Ale nie formułowałem bezpośrednio pism, które wychodziły z MZB do pani skarżącej. Bo my już tutaj wiedziała, jak może odzyskać swoje pieniądze, to ja myślę, że przejdziemy do głosowania. Natomiast wiem o tym, że była informowana o tym... Panie mecenasie, dobrze, już przechodzimy do głosowania, bo już jakieś dywagacje tam prowadzimy, a jeszcze mamy jedną skargę, a chcielibyśmy wrócić do tych komisji połączonych. Dziękujemy pani. Także proszę rozpocząć głosowanie nad skargą. Panie przewodniczący, ja tam zgłoszony jestem do dyskusji. Przepraszam panie Hubercie, ale no nie jest pan stroną w sprawie. Pani tu wszystko wyjaśniła, pan mecenas już się dogadali, także my głosujemy, czy skarga była zasadna, czy była niezasadna. Ale tutaj tak? Jestem członkiem komisji. No ale nie jest stroną w postępowaniu. No teraz już, no przepraszam pani, rozpocząłem głosowanie. Albo ktoś już oddał głos? Przepraszam panie Hubercie, po głosowaniu oddam panu głos. No mam nadzieję, że to już pana głos. Dobra. 3 głosy przeciw, 2 wstrzymujące się. Radny Hubert Handy. Ja tylko powiem, czemu głosowałem przeciw. Jestem całym sercem po stronie pani skarżącej, no ale tutaj no już nie możemy głosować za, bo narażilibyśmy się na dyscyplinę finansową, czyli budżetowa. Ale jest może jakoś inna forma rekompensacji tych, co pani tam poniosła przez te... Znaczy pani już została poinformowana przez pana mecenasa, jeżeli przedstawi na to rachunki, także nie będzie żadnego problemu. I jest na pewno światełko w tunelu, jeżeli pani te rachunki przedstawi, no to jakoś tam forma rekompensacji, czy może, no nie wiem, jak tam będzie rozwiązane, ale na pewno do tej sprawy możemy wrócić jeszcze i dziękuję. Dziękuję. Jest nas 3 jeszcze, także przechodzimy do opiniowania kolejnej skargi. Czyli kworum mamy zachowane. Kolejna skarga jest na działalność. Co jest? Chwileczkę, problemy sprzętowe. Dzisiaj tą skargę wprowadziliśmy do porządku posiedzeń, bo ona jest bezpośrednio związana właśnie z tymi komisjami, które się dzisiaj odbywają i z komisją nadzwyczajną. Jest to skarga na działalność burmistrza miasta Lędziny Krystyny Wróbel. Skargę złożyła pani radna Ostrowska. Składam skargę na działalność miasta Krystyny Wróbel, która przekroczyła swoje kompetencje, próbując zastraszyć i wymusić przez opinię publiczną zmianę decyzji Rady Miasta odnośnie uchwały o emisji obligacji komunalnych, której radni nie podjęli na 38. nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w dniu 5 listopada 2020 roku. Burmistrz miasta Krystyna Wróbel wystosowała pisma do podległych jednostek organizacyjnych, z których jednoznacznie wynika, że niepodjęcie przez Radę Miasta uchwały o emisji obligacji będzie skutkowało brakiem pieniędzy na wypłatę wynagrodzeń. W pierwszym piśmie wystosowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych z listopada bieżącego roku wymienieni zostali radni, którzy głosowali przeciw tej uchwale, co jednoznacznie wskazuje na próbę wywarcia presji przez podległych pracowników na decyzję radnych. Pismo podpisane jest przez zastępcę burmistrza panią Annę Wiaderny, jednak zgodnie z zarządzeniem burmistrza 0050.302/2020 dokonano zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta, dodając paragraf 9. Zastępca burmistrza miasta realizuje sprawy powierzone przez burmistrza we wszystkich sprawach dotyczących gminy, Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, co wskazuje, że było to polecenie pani burmistrz. Z kolei w drugim piśmie z dnia 13 listopada bieżącego roku, podpisanym przez panią burmistrz i panią skarbnik,
znów zrzuca się odpowiedzialność na radnych za zaistniałą sytuację. W pismach zawarte są kłamstwa, a jest manipulacja faktami. Kłamstwem jest, że Rada Miasta nie zabezpieczyła środków na wynagrodzenia. Rada Miasta zatwierdziła zaproponowany przez panią burmistrz projekt budżetu, co miało miejsce 30 stycznia 2020 roku. W budżecie tym były zaplanowane środki na wynagrodzenia. Odpowiedzialnym za zabezpieczenie środków na rachunku bankowym jest burmistrz zgodnie z artykułem 59 i 60 ustawy o samorządzie gminnym. Organ wykonawczy powinien w trakcie roku budżetowego przestrzegać wszystkich zasad określonych w ustawie o finansach publicznych, na przykład artykuł 250 i 260. Burmistrz nie korzystała z możliwości, jakie daje wspomniane artykuły, mogła zablokować niektóre wydatki po to, by zabezpieczyć środki na wynagrodzenia. Pani burmistrz, prowadzenie gospodarki finansowej miasta opiera na zaciąganiu kredytów i emisji obligacji, a teraz próbuje wymusić zmianę decyzji emisji obligacji na Radzie Miasta poprzez zastraszanie pracowników brakiem środków na wypłatę wynagrodzeń. Do skargi dołączone są pisma wysłane do podległych jednostek. Czy radni zapoznali się z tymi pismami, czy je też odczytać? Myślę, że w skardze to wszystko zostało zawarte, dlatego czy ktoś chciałby zabrać głos? Pani burmistrz się do tego ustosunkuje. Czy pani radna by chciała coś dopowiedzieć? Pani radna nic w temacie nie chce dopowiadać. Panie przewodniczący, mogę zabrać głos? Znaczy pani nie jest stroną w sprawie, więc jeżeli jest pani burmistrz, to proszę bardzo. Znaczy ja tylko mam taką sugestię, że pan mecenas odpowiedział państwu. Tak, za chwilę przeczytam opinię mecenasa do tej skargi. Prosimy o jej również przeczytanie. Oczywiście, tak jak było w przypadku pierwszej skargi. Na razie pytałem, czy pani radna chce zabrać głos, a teraz będzie przeczytana opinia mecenasa, także wszystko będzie... A rozumiem, że pani burmistrz jest z nami, nie znikła, tak? Może potem nie było zarzucone, tak jak na przykład teraz przy skardze wiadomo, została rozpatrzona po myśli pani burmistrz, ale żeby nie było za chwilę, że pani burmistrz się nie mogła odnieść do tej skargi. O komisjach była poinformowana tydzień temu, także skarga to prawda wpłynęła dzisiaj rano, ale była poprzednia skarga, więc tydzień temu pani burmistrz nie prosiła. Panie przewodniczący, pani burmistrz oczywiście jest tutaj. Dobrze, też dziękuję. Z państwem. Przechodzę do przeczytania opinii mecenasa. Opinia mecenasa. Szanowni państwo, w odpowiedzi na maila poniżej przesyłam propozycję odpowiedzi na skargę lub opinię w tej sprawie. No miała to być opinia, a nie propozycja, no ale dobrze. Zgodnie z artykułem 227 Kodeksu Postępowania Administracyjnego przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Przedmiot skargi, który został sformułowany, nie dotyczy w żaden sposób burmistrza miasta jako organu, a jedynie niezadowolenia skarżącej z wypowiedzi ich oceny, jakie formułuje Krystyna Wróbel. No od razu bym się chciał odnieść, że tutaj naruszenie praworządności to raczej jest do tego. Podnieść należy, że każdy uprawniony jest do formułowania swobodnych oraz prezentowania opinii i stanowisk. Tak też uczyniła burmistrz miasta w sprawie realizacji budżetu miasta za 2020 rok. Odmienne w tym zakresie wyobrażenie lub opinia radnej Elżbiety Ostrowskiej nie może być przedmiotem skargi w rozumieniu przepisu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Innymi słowami, z jednej strony radni dopuszczają się wobec burmistrz miasta formułowania obraźliwych epitetów i określania wypowiedzi jako kłamstwa. Z kolei burmistrz nie jest uprawniony do rzeczowej dyskusji przedstawiania faktów. Odnosząc się do kwestii merytorycznych, wskazać należy, że budżet przedstawiony przez burmistrza miasta oraz następnie uchwalony przez Radę Miasta był budżetem zbilansowanym. Natomiast niestety wskutek pandemii koronawirusa oraz zmniejszonych wpływów z podatków i sytuacja finansowa gminy z przyczyn niezależnych od nikogo zmieniła się o tyle,
że tą utratę przychodów należy pokryć z innych źródeł. Tym źródłem są na przykład obligacje lub kredyty. Na okoliczności te wskazuje również uchwała Kolegium Rio w opinii ze sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Tak więc obarczanie winą za obecną sytuację finansową gminy burmistrza miasta jest nieodpowiedzialne, albowiem każdorazowo odpowiedzialność za sfinansowanie miasta jest wspólna obu organów. Odpowiedzialnie i racjonalnie organy gminy muszą podejmować trudne decyzje dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania gmin tych podległych. Czy ktoś chce zabrać głos? Sebastian Zimnal, radny Zimnal, proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Ja bym się chciał odnieść najpierw do tej opinii, przepraszam, do tej opinii mecenasa, do tej właśnie kwestii, gdzie jest właśnie wypisane, że natomiast niestety wskutek pandemii koronawirusa oraz zmniejszonych wpływów z podatków i innych źródeł sytuacja finansowa gminy, to jest fajnie napisane, z przyczyn niezależnych od nikogo zmieniła się o tyle, że tą utratę przychodów należy pokryć z innych źródeł. No, mecenas obsługujący Urząd Miasta i wydający tą opinię sam wiedział, że sprawa działek i wykupu tych działek za 1 300 000 w tym roku ujrzy światło dzienne i wszyscy będziemy wiedzieli, że trzeba te pieniążki zwrócić. No jednak to nie są takie przyczyny niezależne od nikogo. O tym wiedział i panie radny, proszę odnieść się do skargi. Tak. Także gdybym pan zrobił teraz. No przepraszam, ale pan wyszedł trochę poza. Dobrze, no ale moim zdaniem no, ta opinia jest taka no nie merytoryczna w ogóle. Także ja bym prosił, żeby się pani burmistrz ustosunkowała do skargi i dalej zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dziękuję. Pani burmistrz zechce w tej sprawie? Czy biuro rady jest z nami? Panie przewodniczący, dla pani burmistrz opinia mecenasa z opinią ostateczną, więc pani burmistrz nie będzie w tej sprawie już zabierać głosu. Dobrze, także dziękuję bardzo. W takim razie przechodzimy do głosowania nad zasadnością skargi złożonej przez panią Elżbietę Ostrowską na działanie burmistrz miasta Krystyny Wróbel. Proszę o rozpoczęcie głosu. Proszę o wyniki. Dziękuję. 3 głosy, 2 osoby brak głosu. Nie głosował Szymon Symonicz i Wysocka Anna. W związku z tym radni twierdzą, że nie wyskoczyło głosowanie, więc proszę zaprotokołować głosowanie radnych. Pani Wysocka wstrzymała się od głosu, a pan Symonicz był za. Proszę, żeby to było ujęte w protokole. Dziękuję. Skarga została uznana za zasadną. Ja tu ze swojej strony mogę zaproponować uzasadnienie do tej skargi. W sumie jest nawet podane w tej skardze, bo od 3 akapitu proszę zacytować jako uzasadnienie. Czy radni się z tym zgadzają? Od 3 akapitu, tak. Już, może odczytam to, gdzie się to zaczyna, już. W pierwszym piśmie wystosowanym do dyrektorów jednostek organizacyjnych z dnia 6 listopada bieżącego roku wymienieni zostają radni, którzy głosowali przeciw tej uchwale. No i od tego akapitu proponuję cały opis tej sytuacji załączyć jako uzasadnienie do skargi. Oprócz oczywiście ostatniego akapitu do skargi dołączam pismo wysłane
W sumie nie, niech będzie na nim akapitem i te pisma proszę tak samo dołączyć do projektu uchwały. Bo jak dobrze wiemy, uchwała pójdzie, jeżeli zostanie podjęta przez Radę Miasta, idzie do wojewody, to żeby wszyscy mieli jasny obraz sprawy, to poproszę te pisma też dołączyć do uzasadnienia. Czy radni wyrażają na to zgodę? Członkowie komisji wyrazili na to zgodę, więc tak też proszę zrobić. Poprzedniej skargi jako opinię proszę dołączyć opinię mecenasa jako uzasadnienie. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Wolne wnioski. Czy są jakieś wolne wnioski? Chwileczkę, znowu problem z sesją. Nie widzę zgłoszeń do wolnych wniosków, także przechodzimy do zakończenia. Dziękuję Państwu.